Chyba, że Gostek nam skoczy w piłkę od tyłu. Czekajcie. Mam setup na ceiling pincha i nie zawaham się go spróbować. Bang! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj przetestujemy sobie samochód z najnowszego Rocket Passa, czyli Volkswagen Golf. Co do edycji, to tutaj mamy pełną dowolność, można używać praktycznie każde malowanie, każdy lakier, praktycznie wszystkie dostępne w grze koła oraz tutaj dodatkowo dostajemy razem z Golfem takie oto koła z Golfa. Moim zdaniem wyglądają one przeciętnie, ale akurat do Golfa pasują. Boost i tak dalej można używać dowolny, zobaczmy dźwięk silnika. Brzmi całkiem sportowo, jak na golfika. Jeżeli chodzi o hitbox, to jest to Octane. Jak widzimy, samochód jest zdecydowanie węższy niż jego hitbox, ale na długość i wysokość się całkiem sprawdza. Z tyłu trochę wystaje, ale tyłkiem i tak nie kopiemy, więc jest luz. Natomiast takim minusem na pierwszy rzut oka jest to, że nie widać tutaj za bardzo maski samochodu, więc na przykład fliki mogą być nieco utrudnione, czy tam inne kopnięcia, ale to zaraz jeszcze zobaczymy. Mamy pierwszego przeciwnika, standardowo na start casuale i polecimy sobie na 3 zagrania, czyli double reset, jakiś pinch i jakiś musty flick. Mamy tutaj okazję na pierwszego double reseta, albo nawet triple, chociaż przeciwnik się nie rusza. To strzelamy triple reset, double touch, więc strzał bardzo dobry, ale szkoda, że przeciwnik stał w miejscu i nic nie robił, bo to tak jakby nie ma co mówić, nieco odejmuję od strzału i nie wiem, czy przez to sobie zaliczać. Dobra, powiedzmy, że jeszcze będę leciał na double reseta, czy to może na rankedzie polecę? Nie no, ziemek się ewidentnie nie rusza, dlatego przejdźmy do kolejnego spotkania po prostu. Dobra, mamy nowego przeciwnika, może tym razem będzie się ruszał. Jak widzimy, jest tak jak się... No, tak jak zakładałem, że może być. Co? Po prostu typek się rusza i tyle. Więc lećmy na nasze zagrania. Mam setup na ceiling pincha i nie zawaham się go spróbować. Bang! No nie, no poprzeczka. Ej, co się w ogóle dzieje? Nie grałem w Rocketa od jakiegoś tygodnia. Gram jakimś golfem, a tutaj się okazuje, że nagle jakieś dzikie freestyle'owe rzeczy siadają, czy tam klip hitowe. No i siadają też z own gole, dobra, nieważne. Spróbujmy sobie strzelić jakiegoś double toucha, żeby nie było, tutaj też oczywiście double siądzie. W powietrzu nawet przyjemnie się uderza piłkę tym golfem, tak już mogę na samym początku powiedzieć. Dobra, jest okazja na pincha i nie zawaham się spróbować. O! Dobra, nie był to dobry pinch. Aj, znowu miałem setup pod pincha, niestety ziemek nas kapnął trochę. Więc sobie złapę piłkę na daszek i zróbmy jakiegoś dziwnego flika, tak zwany chyba edek flik. Starzy widzowie będą pamiętali. Ale fajny jest, na pewno sympatyczny. Dobra, spróbujmy ceiling shot do musty do dubla. Może siądzie. Niestety przeciwnik tutaj czuwał na backboardzie. Kolejna okazja. Reset do jakiegoś przytrzymania, do drugiego reseta i słupek. Ale tak szczerze mówiąc, taki sympatyczny, delikatny się wydaje ten golfik. W sensie delikatny, lekki po prostu, że dobrze się nim lata, wydaje się zwinny bardzo. Spoko, pierwsze wrażenie. Spróbujmy tutaj musty flicka. Powiedzmy, że odhaczony, żeby nie było. I przeciwnik wychodzi z meczu. Wydaje mi się z jakiegoś powodu, że to jest ten sam ziemek co w pierwszym meczu. Ale w sumie to nie jestem przekonany, ale w każdym razie podobny nickname. Do tego spróbujmy strzelić na start. O kurde, on sobie poleciał gdzieś do boku. To strzelmy może jakiegoś ceiling shota. Może ceiling do reseta. Do double tapa. Nie no, bardzo dobrze mi się robi aeriale tym autem, naprawdę. No i przeciwnik opuszcza spotkanie. Ej, co jest? Czy ludzie nie chcą już dostawać w tyłek tutaj od golfika? Ale naprawdę? Nie no. Kolejne spotkanie w ten sposób zaczęte. Naprawdę idealnie. Szkoda, że się tak szybko kończy. Dobra, teraz już na pewno ten sam przeciwnik. I widzicie, i mogliście zobaczyć przez chwilę mojego niebieskiego golfa. Jak widzicie, tutaj trochę zaszalałem. Niestety przeciwnicy nie chcą ze mną grać. Dobra, mamy nowego zawodnika i mamy pincha do odkręcenia, więc może zanim on wyjdzie, zanim on puści spotkanie, to spróbujemy go strzelić. Mam nadzieję, że nie będzie chciał szybko klikać FF-a. I bang! Dobra, to było fatalne. I chyba każdy mecz, co już gramy, to gramy w pomarańczowej drużynie, więc szkoda trochę. Bo bym przetestował też koła za grand championa. Okej, tutaj jakiś reset. No nie było to jakieś super zagranie, ale goal to goal. Polećmy na ceiling pincha. Niech będzie. Bang! Ceiling pinch, proszę!
Nie, no on to bronił. Nie wiem w sumie, czy to wchodziło, czy nie byłoby poprzeczki. Ale dwie takie nawet niezłe próby Ceiling Pincha. Dwie nie zadziałały. Dobra, to może Kuksir kolejny. Leci mocno, ale znowu celnie? Wpada! Ej, nie spodziewałem się. Prawdę mówiąc, rzadko od tej ściany wpadała piłka do bramki. Ale jak widzimy, golfik jest na tyle mocny, że tutaj piłka wpada zawsze. Dlatego spróbuję jeszcze może poprawić, w sensie poprawić, strzelić jeszcze jakiegoś double reseta w momencie, kiedy przeciwnik po prostu gra. Chociaż teraz łatwiej będzie strzelić double tapa, bo całkiem fajna kontrola z tego wyszła. Ej, naprawdę mega dobrze mi się gra z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to kwestia golfa, dnia, czy czego, ale naprawdę jest mega dobrze. Spróbujmy sobie polecieć tutaj na kolejnego dubla. Przeciwnik misnął, ja nie będę dobijał. Fajnie by było poprawić na przykład Mastiego jeszcze. Czy tam po prostu zwładować Breeziego, niestety poprzeczka. Dobra, mamy okazję na poprawienie double reseta. Chyba, że Gostek nam skoczy w piłkę od tyłu. Czekajcie. Albo tripla zrobić? Ej, nie wiem co się dzieje naprawdę dzisiaj. Ej, jest forma życiówka? Ostatnio naprawdę nie grałem w rakietę nawet, co jest? Wbijmy sobie piłkę do góry. Dosyć wysoko to leci i nie trafiłem niestety do bramki. Polećmy sobie na jakąś próbę, może ground pincha wyjątkowo. Bang! Nie w bramkę. 70 boosta, powinno wystarczyć na jakiegoś musty flicka. Nie było to dobre, ale przynajmniej strzeliliśmy gola. No i dobra, myślę, że można przejść do testu na rankedzie. Ogólnie w tym sezonie jeszcze nie tykałem jedynek, więc będzie to moje pierwsze spotkanie. No i nie przedłużam, lecimy. No i dobra, mamy naszego przeciwnika, jest to Dread. I mogę powiedzieć, że o, w końcu gramy też niebieskim samochodem. Akurat na rankedzie gramy tym oto bestionem. Bestionem? Chyba słowo otworzyłem. Ale mniejsza z tym. Zobaczmy, czy ziomek umie zrobić bruzówkę. Jak widzimy, umie. Ogólnie muszę tutaj powiedzieć, że ten nowy feature w rakiecie, czyli przewidywany czas szukania gierki, jest lekko niedziałający. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy to uwzględnia na ten moment rangę, na jakiej szukamy meczu. Czy po prostu playlistę, bo na przykład na Goldzie zapewne znajduje się mecz od razu, a niestety na wyższej randze trwa to parę minut i nie jest to uwzględnione w tym napisaniu tam. I też swoją drogą szkoda, że nie jest napisane dosłownie ile szukamy meczu, bo to też by było fajny dodatek. No ale dobra, mniejsza z tym, skupmy się na aucie. Ja tutaj strzelężyję typa, bo mnie już drażni. Dobra. Weźmy piłkę. Jakiś flick i 2-1. Tak jeszcze co do samochodu, no to muszę powiedzieć, że na pewno brzmi w samym meczu całkiem przyjemnie. Na pewno nie jest to denerwujący dźwięk. No i wygląda też tak, że nie rozprasza cię. No generalnie jestem pozytywnie zaskoczony tym golfem. W sensie nawet nie tyle zaskoczony, co na samym początku byłem trochę zdenerwowany, w sensie nie zdenerwowany, nawet tylko zawiedziony, że maski nie widać w tym aucie. Ale mimo to nawet dobrze się tym pyka. Wiadomo, że jak lecimy w powietrzu, to już widać maskę. Na ziemi, może w przypadku, może to przez to, że grałem w sumie casuale, to aż tak się to nie rzuciło w oczy. Tym razem bronimy próbę jego air dribble bumpa. A nie będziemy go demowali. Zobaczmy tutaj. Szybki challenge. Powinno być 2-2, chyba że coś zraczę, ale na szczęście udało się to wykończyć. Zrobimy sobie fake kickoffa. On to dostrzega, co jest na pewno słabe, ale jego flick na szczęście był niecelny. Zobaczmy sobie, tutaj mamy trochę miejsca, możemy wziąć i boosta, i piłkę, więc strzelamy na 3-2. On się chyba nie spodziewał, że coś takiego zrobimy i to zadziałało. Dobra. Podlećmy sobie znowu fajny kickoff. A wlećmy na Ariala. Double reset może na rankedzie, czemu nie? Oj, poprzeczka i możliwe, że kontra. Chociaż nie wiem, co on zrobił. Chyba myślę, że kopniemy piłkę do defensywy i chciał tak jakby przeciąć to. Ja to sfejkowałem i po prostu mieliśmy pustą bramkę. Tym razem pojedę na kickoffa, bo jak wiemy, on zauważał, jak nie jechaliśmy. Zostawmy mu tę piłkę. Z sufitu możemy go strzelężować. Dobry challenge. Tutaj pusta bramka i 5-2. Kolejny kickoff. Okej. Nie uderzam w pierwsze tempo. Fliczek, on nie ma jak tego obronić i mamy już 6-2. Ogólnie nie wiem, czego to może być kwestia, bo w sumie, tak jak mówię, ostatnio za bardzo nie grałem w Rocketa, ale możliwe, że przez to, że to auto jest chudsze, to przyjemnie się robi nim kickoffy, bo tak jakby
widać, łatwiej zobaczyć, co jest za wami, tak jakby, więc łatwiej możecie dostrzec, z jakiego kąta podjeżdża przeciwnik. Nie musicie tak kamery wywijać i też łatwiej możecie wyliczyć, żeby uderzyć piłkę bardziej od środka, czy tam bardziej do boku, po prostu precyzyjniej. Tymczasem ja sobie tutaj gadam i tracimy gola. Nie będę fejkował, bo Ziemek to dostrzega. Kick-off wygrany. Uderzmy. O kurde, już zdążył zebrać setkę. Polećmy na Psycho. Czemu nie? Dobra, już wiem czemu nie, bo nie potrafię. Tutaj sobie nie mamy boosta oczywiście, ale nie możemy okazać słabości. On nie zdąży tego strzelić bezpośrednio, więc jest git. Zablokujemy strzał. Zbierzemy boosta, nie damy się zdymować. Tutaj może przyjmijmy sobie piłkę. Jakiś fliczek nad nim i 7-3 dla nas. Kolejny kick-off. Znowu nawet wygrany. Ja tutaj sfejkujmy go, że niby nie będę jechał. Tak naprawdę pojadę po boosta. Tutaj jeszcze jeden fake. Fajnie by było go zdymować, ale się nie udało. Tym razem już się udało go zdymować. Tak w sumie też nasunęło mi się do głowy to porównanie Golfa i Hondy. Ale w sumie nie do końca pamiętam tej Hondy. Wiem, że też się z nią spoko grało, że też było to fajne autko. I są to też dwa auta, które są licencjonowane, a gra się nimi całkiem spoko. Chyba nawet bardzo dosyć bliźniacze. Też takie kultowe samochody w prawdziwym świecie, też z karnetu. Generalnie bardzo dużo je różni. Na pewno bardzo fajnie, że zostały dodane do Rocketa. Naprawdę bardzo dobry pomysł ktoś miał, żeby takie bardziej... No nie wiem jak nazwać te auta. Takie bardziej uliczne, typowe nawet, co się w Polsce często spotykało. Pododawać do karnetu, bo wiadomo, że licencja tutaj będzie dużo tańsza. Można takie auta dać i też na pewno dużo ludzi pamięta te auta z dzieciństwa, jak jakiś wujek, czy tam tata nim jeździł, czy tam może ktoś z was nim jeździ jeszcze dzisiaj. Dobra, tymczasem fajnie by było to wykończyć. Dlatego polećmy tutaj na dubla. Aj. Dobra, on się jakoś wywalił, więc mamy opena. Jakim cudem to nie jest gol, to nie wiem. Powiedzmy, że ziomek ma niesamowicie szybkie palce. Ale tak czy inaczej wygrywamy to spotkanie. I co? Przejdźmy do podsumowania. Dobra, co można powiedzieć o tym samochodzie? Pewnie jest to kwestia dnia. Natomiast bardzo dobrze mi się grało tym samochodem dzisiaj. Mimo, że nie widziałem maski, to tak naprawdę nie denerwowało mnie to. Chociaż tak jak mówię, pewnie tutaj dużą rolę odgrywa to, w jaki dzień nagrywam odcinek. Natomiast z pewnością fakt, że auto to jest w karnecie, sprawia, że prawdopodobnie większość ludzi, co gra w Rocketa, będzie miało tego oto Golfa. Kredyty w karnecie się zwracają na poziomie 120. Autko do tego to jest bardzo ciekawe, więc jak tylko gracie, to naprawdę polecam sobie je zakupić i sobie nim trochę pograć. Też zawsze jest takie fajne uczucie, jak gracie autami licencjonowanymi, które są w prawdziwym świecie. Tak jakby taka trochę świeżość. Nie wiem jak to opisać, pewnie też to znacie to uczucie, więc nie ma co tutaj więcej mówić. Ale ogólnie spoko autko, myślę, że jeszcze przetestujemy wersję za 35 level. Golf za 35 level jest taki lekko podrasowany, niczym z Need for Speed'a, więc może będzie się trochę różnił. Chociaż pewnie kształt ma ten sam i będzie się nim grał tak samo. Ale mniejsza z tym, auto to jest po prostu całkiem spoko. Jeżeli ktoś ma z nim jakieś wspomnienia albo mu się podoba, no to oczywiście fajnie i tanio może sobie nim popykać. Ja już nie będę przedłużał. Zachęcam oczywiście do zostawienia suba oraz lajka. I to by było na tyle. Elo, elo.